Ma to być pewien symbol tego, jak powinno wyglądać budownictwo modułowe i w którym kierunku budownictwo modułowe powinno zmierzać. Budownictwo modułowe oczywiście 3D. Maszyna ma być pierwszym krokiem w budowaniu świadomości naszych klientów na rynku polskim. Obserwując to, kiedy podjęliśmy decyzję o uruchomieniu rynku polskiego i to, jakim dużym zainteresowaniem cieszy się nasza technologia, mamy bardzo dużo gości, którzy chcą poznać tą technologię. Ja powiem, często chcą ją dotknąć po to, żeby wiedzieć, czy faktycznie jest odpowiednia do przetargów, które może w przyszłości będą ogłaszane. Naszej maszynie daliśmy rozwiązania dla 6 typów obiektów. Będą to m.in. przedszkole, szkoły, żłobki, domy spokojnej starości, hotele, akademiki. Wybierając jeden z typów obiektów, mamy rozmiar S, M i L. I z tyłu tego klocka, który również jest symboliczny, bo ma pokazywać, jak to jest proste rozwiązanie, mamy przekierowanie do naszej strony internetowej. Wystarczy zadać pytanie. Zaproponujemy koncepcję docelowego budynku. Przede wszystkim ma służyć budowaniu świadomości, czym jest budownictwo modułowe, a w szczególności czym jest drewniane budownictwo modułowe, które w MOD 21 tworzymy i liczymy, że będzie to dla całej grupy potężna noga biznesowa w najbliższych latach.